Cześć, dziś będzie o kosmicznym promieniowaniu tła, o które pytaliście już dosyć często od dłuższego czasu. I z racji na to nie ma jednego konkretnego pytającego. Czym jest kosmiczne promieniowanie tła? To coś, co wypełnia cały wszechświat i znajduje się wszędzie dookoła nas i jest pozostałością po jego bardzo wczesnym i bardzo gorącym etapie. Po raz pierwszy taką pozostałość po wielkim wybuchu przewidział zespół amerykańskich naukowców w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak dopiero specjalna antena zbudowana przez Alana Penciasa i Roberta Wilsona eksperymentalnie potwierdziła istnienie takiego zjawiska. I to zupełnie przez przypadek. Antena była stworzona w zupełnie innym celu, miała odbierać krótkie fale radiowe. Jednak naukowcy cały czas słyszeli szum, którego nie byli w stanie zidentyfikować. Poprawiali więc parametry, wykluczali kolejne potencjalne źródła szumu. Łącznie z wymyciem anteny z odchodów gołębi, które się tam zalęgły, jednak szum pozostawał dalej. Został w końcu poprawnie zidentyfikowany jako kosmiczne promieniowanie tła, potwierdzając w pewnym stopniu założenia teorii Wielkiego Wybuchu, za co naukowcy otrzymali Nagrodę Nobla. Od tamtej pory kolejne urządzenia coraz dokładniej ukazywały nam rozkład tego promieniowania, aż do roku 2003, w którym kosmiczne obserwatorium WMAP ukazało, że w skład promieniowania reliktowego oprócz mikrofalowego wchodzi również promieniowanie neutrinowe. Neutrina to takie bardzo szybkie cząstki, które praktycznie nie oddziaływują z istniejącą dookoła nas materią. W ciągu jednej sekundy przez powierzchnię wielkości waszej tęczówki przelatuje ich około miliarda i nawet tego nie zauważacie. Promieniowanie tła powstało w okresie tzw. rekombinacji, kiedy to tworzyć zaczęły się podstawowe atomy, jakie znamy do dziś – wodór i hel. Takiej rekombinacji towarzyszyła emisja promieniowania i właśnie te fotony są źródłem mikrofalowego promieniowania tła, które widzimy do dziś, a którego temperatura wynosi mniej więcej 3 Kelwiny. Z racji na to, że od tamtej pory wszechświat, no cóż, znacznie się rozszerzył. Co ciekawe, promieniowanie tła możecie i zobaczyć, i usłyszeć. To mniej więcej 3% znanego pewnie wszystkim szumu z telewizora. Już jutro zapraszam Was na Astrofazę Live na Hitboxie, link macie w opisie. W komentarzach zostawiajcie oczywiście swoje pytania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.